pierwszą rundę traktuję jako rozgrzewkę totalnie, nie? Razem startujemy, razem wygrywamy. Pierwsze czy drugie? Interesuje mnie tylko pierwsza. Dwa lata temu obiecałem sobie, że przybędę tutaj po hat-tricka. Dziś jest ten dzień, więc dziś albo nigdy. Ze wszystkich startujących zawodników po rundzie kwalifikacyjnej uplasowałem się na pierwszej pozycji, awansując do rundy ćwierćfinałowej. Ale się grybą bableci. Po rundzie kwalifikacyjnej przyszedł czas na rundę ćwierćfinałową, a w niej sędziowie przedstawili nam dodatkowe dwa ćwiczenia, których nie było wcześniej. A były to trastery, czyli ruch złożony z przysiadu oraz wyciskania żołnierskiego, wyciśnięcie ketla nad głowę oraz goblet squaty, czyli przysiady z trzymaniem ketla na klatce piersiowej. A moim przeciwnikiem w rundzie ćwierćfinałowej był Igor Urban. Round 1. Fight! Niesamowitego, dosłownie szli w łeb, łeb cały czas. Nie było pewne do końca, kto wygra, ale przecież są to ostatnie powtórzenia w gobletach i... No powiedz bratu! Jestem dumny. Od mojego ćwierćfinału minęło chyba 30 minut ponad. Dopiero teraz do siebie dochodzę, tak w sensie fizycznie i mentalnie. Chciałem się w cudzysłowie zdrzemnąć, gdzieś tak po prostu przymrużyć oczy i położyć, bo nie byłem w stanie niczego więcej wykonywać. Nie mam ochoty nic robić. Jeszcze na moje szczęście z godzinę minimum mam ponad przerwy, więc dojdę do siebie. I jeszcze takie dwie rundy. Półfinał, a finał to już będzie totalnie piekło w piekle. Ja od razu po tej będę później. Dawaj.
Kurwa jeba. Przede mną półfinał, słuchajcie, będę startował z Tomasem Nebolą, jest to gość z Czeskiej Republiki. I co? Lecimy na maksa, maksymalny fokus na technikę, bo sędziowie bardzo rygorystycznie sędziują i to mi się też podoba. Bardzo rygorystycznie sędziują i trzeba maksymalnie postawić nie na szybkość, tylko właśnie na technikę, żeby wszystko było zaliczone, a to potem będzie sprzyjało, że po prostu będę prowadził i będę wyprzedzał i wygram te zawody. 2 półfinałowej moim przeciwnikiem był Tomas Nebola z Czeskiej Republiki. Round 2. Fight! Thank you very much, bro. Tutaj, jak możecie zauważyć, wykonywaliśmy trastery i trzeba było wykonać te trastery z takim rzutem nad głowę, z pełnym lockoutem w obręczy barkowej oraz w stawie łokciowym. I sami możecie zobaczyć, że przez niedopatrzenie sędziów przeciwnik wykonywał niepełny zakres ruchu z niepełnym lockoutem, co też było dla niego po prostu prostsze i mniej czasochłonne niż wyglądało to u mnie. Napisałem z tym do głównego sędziego, możecie zobaczyć, jak mi odpisał, jak najbardziej też przyznał mi rację. No i tego typu błędy właśnie nie powinny mieć miejsca. Mam nadzieję, że w przyszłości, w kolejnej edycji za rok, tego typu błędy już się nie powtórzą. Ja już szybciej nie mogłem. Robiłem tak szybko, jak mogłem. Te przysiady, te trastery jebane. Ale to by nic nie dało. Nie dałoby nic. Ja z siebie osobiście jestem bardzo zadowolony, bo dałem sobie wszystko. 2 lata temu wygrałem, rok temu też. Było lżej. W tym roku konkurencja naprawdę jest wysoka, jest przejebane. Jeszcze pozostała walka o 3 miejsce, więc będę się walczył. W tym samym dniu, co odbywał się King of the North, odbywały się również zawody strongmanów, gdzie jak możecie zauważyć, zawodnicy mierzyli się z takimi ćwiczeniami jak przenoszenie auta, czy też przenoszenie różnych ciężarów. Oraz u nas pomiędzy setami odbywał się pokaz freestyle na drążkach. Dobra, słuchajcie, lecę teraz w finał o 3 miejsce. Zobaczymy, jak pójdzie. Wszystkie ćwiczenia ogólnie idą zajebiście. Na końcu są tylko przysiady i trastery. To jest połączone. To jest trochę przejebane dla mnie, bo moja waga jest mała i bardzo czuję na stawach te ciężary. No ale robimy swoje dalej, tyle, nie ma co płakać. Idziemy. Teraz ty, potem ja. Pozostała walka o 3 miejsce, więc nie będzie tego słynnego hat-tricka.
ale ja zawsze powtarzam, że wygrana to jest stan umysłu. Więc walczymy i tak czy siak do końca. I to nas satysfakcjonuje. A ja dobra, mam mikrofon. Poza tym, to co my przegraliśmy, inni nawet tego nie mieli. Teraz Szymon leci o trzecie miejsce, a potem ja w swojej kategorii o trzecie miejsce. Kamizelka ma 10 kilo. Jak Szymon? Lepsza niż rok temu, nie? Dobrze siedzi, no lepsza. Lepiej siedzi tak stabilnie, bo... No stabilniejsze. Bo rok temu była taka, że tak chwiała się na nas, tak na płucach, jak się biegało, to mocno przewalała, a teraz jest tak stabilniej. W rundzie finałowej moim przeciwnikiem był Patryk Drbal ze Słowacji. Round 3. Fight! 100%. Yeah. It was a legendary day. Tyle czekałem na ten moment, żebyś to spełniło. I pomimo tego, że nie masz tego powalonego hat-tricka, też czuję się naprawdę w roli zwycięzcy, słuchajcie. Ale to nie wszystko. Tutaj Sebastian przygotowywał się długo na zawody. I pomimo tego, że odpadł dzisiaj w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej, też dał sobie wszystko. Jest doświadczenie. Udało się, nie dzisiaj to zalało. Dokładnie. A pomimo, że tego hat-tricka zdobyłem i mam trzecie miejsce dzisiaj oficjalnie, to czuję się naprawdę jak zwycięzca. Szymon, słuchajcie,
Siema, byczki. Współpracujemy 2,5 roku prawie. No. Rok temu przegrał w ćwierćfinale. Dzisiaj zajął 4. miejsce. No, chciałem zająć 3., ale ogólnie chciałem wygrać, wiadomo. Ale na końcu zajął mi ciężar totalnie już. Tak. Tak to na stawach czułem za duży ciężar na moją masę ciała, nie? Tutaj trastery. Ale spoko, nie? Tutaj trastery myślę, że zszokowały wszystkich. Ciężka kategoria, no. Czuła to na łapach, a co dopiero ja, nie? Jak się jestem tak. Najlżejszy chyba na zawodach. 68 kg, to prawie no, połowa jego masy ciała nad głowy, nie? No. Tak, to jest przychod witeza. Drugie miejsce dla mnie, a pani obsadziło Simon Foraj! Prwe miejsce, a kto nam za to? Umieścił Ora Żegoła! Raz, hop, dwa, dawaj, trzy, mocno, patrzcie, proszę siła, 4, 8, brawo, super, chodź, 8 dalej się podtrzymuj. Marzyłem dosłownie o tej chwili, żeby w końcu po zawodach móc ze spokojem, z taką chłodną głową usiąść, napić się piwka. Tutaj słowacki chyba z Laty Bażant, polecajka. No i moi drodzy, oficjalnie 3. miejsce, czyli miasto zdobyte, wywalczone siłą i krwią dosłownie, bo ten poziom w tym roku jest w ogóle nieporównywalny do zeszłych lat. To co się dzisiaj działo, to była dosłownie inna galaktyka. Miałem taką strategię, że jak przejdę rundę kwalifikacyjną, to w tej ćwierćfinale trafię na kogoś słabszego, ale nie, tam była też minimalna różnica, gdzie wygrałem. Potem w półfinale przegrałem i potem walka o 3. miejsce z Patrykiem ze Słowacji, też bardzo mocny zawodnik i też dosłownie minimalnie wygrałem. Także zobaczcie, jaki poziom był strasznie wyrównany. No ja sam osobiście jestem w szoku i właśnie dlatego, że ten poziom był tak wyrównany, że nie było jakichś odstępstw, bo rok temu było większe odstępstwa, były większe pauzy, dystanse, to ja naprawdę czuję się jak zwycięzca, bo każdy z nas dosłownie, tutaj też Szymon, dał sobie wszystko, piweczko jest, pijemy. No, pijemy. Zjazd totalny. Zjazd totalny, mamy się zjeść pizzę, właśnie zaraz będziemy pizzę wcinać. I jakby nastawienie było na hat-tricka, tak jak widzieliście, ale koniec końców, jakby to nie miejsce świadczy o tobie, tylko też stan umysłu, jaki tu wchodzi, jaka jest wygrana w tym głowie i czujesz się po prostu jak zwycięzca, no nie? Że dałeś naprawdę, naprawdę z siebie wszystko, co mogłeś i stojąc na tym 3. miejscu, można po prostu czuć się nawet jeszcze bardziej zadowolony i usatysfakcjonowany niż ten, kto stoi na pierwszym, pamiętajcie. Bo to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, tylko chodzi o to, żeby właśnie walczyć zawsze do samego końca i dać energię ludziom, coś więcej niż tylko zwycięstwo, ale też taką miłość od siebie, energię, szczęście, radość. A wszyscy potem podchodzili, po prostu gratulowali i widzieli tą postawę, która biła od nas dosłownie. Oni czują, że jak Polska przyjeżdża, to naprawdę dzieje się coś niesamowitego. I to dzisiaj było czuć w powietrzu. Także dzięki za oglądanie, jeszcze to nie koniec, bo jeszcze jutro ruszamy na słowacki raj. I jeszcze będzie pizzerka. Dziś niedziela, jesteśmy właśnie już po zawodach. I dosłownie jak się wstaliśmy z Szymonem, spaliśmy może 6 godzin. Strasznie dużo emocji, byliśmy mega nabuzowani, więc też ten sen nie był w pełni regenerujący i musimy teraz też postawić na odpoczynek. Zmienił chyba miesiąc, przynajmniej u mnie. Przy takim mocnym, głębokim wdechu. Jak biorę, to czuję cały raz wszystko wokół łopatek, tak strasznie mnie rozrywa, nie mogę nawet pełnego wdechu wziąć. To jest śmieszne, ale to jest, mówię teraz poważnie. I dzisiaj postanowiliśmy się wybrać na słowacki raj. Miejsce dla mnie bardzo wymarzone, które chciałem to zrealizować już od 3 lat, ale zawsze pogoda nie dopisywała. Dzisiaj pogoda jest idealna, nie ma upału, nie ma też deszczu i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to taki raj, jak mówią. Wy wiecie, że jesteśmy rodziną. Ha! Jak to się czuje, to trzęsie. Fajnie się zaczyna w tym słowackim raju, są właśnie te moski, które widzieliśmy na zdjęciach. Dodają tutaj uroku. Jeszcze jest taka opcja, że jak ktoś nie chce tędy przechodzić, bo na przykład ma lęk wysokości, może sobie przejść tędy na przykład, nie? Dołem. Ale nie wiem, czy zawsze. Na jeźdźca. To jest niesamowite, słuchajcie, że
Wszystko to tak naprawdę jest czysta sama z siebie natura. Chodzimy pomiędzy górami w takich szczelinach. Nie ma tu praktycznie żadnych jakichś większych przewyższeń. I to wszystko, co jest tu przewalane, te drzewa, to co widzicie na filmiku, to dosłownie samo z siebie tak się po prostu jakoś robi, czyni i tak się to układa, że idzie się tam po tym przyjemnie. Więc mega polecajka, jak będziecie tylko na Słowacji, to to miejsce to jest must have do zwiedzenia. I naprawdę mega doświadczenie, mega przygoda i idzie się lekko, z dzieckiem można na spokojnie przejść. Nie jest to w ogóle ciężkie, tylko trzeba troszkę mieć koordynowane stopy, żeby czasem się gdzieś nie przewrócić i patrzeć pod nogi. Jak widzieliście, ta trasa wcale nie była taka łatwa, było wyzwanie. Zwłaszcza dla tego młodego wojownika, który tu się wykazał dużą odwagą, z porządną asekuracją wśród wujków. Jak ci się podobało? Dobrze. Tak? Bałeś się czy nie? Nie. Ani trochę? No i to jest kurde wojownik, także czerpcie inspirację od tego młodego następcy. Ale naprawdę trasa była kozacka i wcale nie taka łatwa, więc też zmieniam zdanie, że to jest trasa nie do końca dla dzieci, chyba że ktoś jest tak młodym wojownikiem i się nie boi. I z porządną asekuracją przede wszystkim. Ej, patrzcie, Kinder Bueno z drzewa. Wow. Gdzie jest nasz mentor? Na samym końcu grupy. To on. To ja. Chłopaki będą pierwszymi. Dotarliśmy chyba prawdopodobnie na tutejszy szczyt, gdzie tak naprawdę jest jakieś rozdroże i nie ma jakichś większych widoków. Szliśmy około 3 godzin z dłuższymi przerwami, czy też bądź mniejszymi, ale tak powolutku. Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle to zajmie. Ty, to jest na rowery, widzieliście? Daj kamerę. Nagrywam. Daj, no to daj. Nagrywasz? Przed państwem mój... Czekaj. Przed państwem... Coś tu tak niewyraźnie bo jest. Musisz ostrzyć ręcznie. Tutaj masz taki pierścień. A to jest osobnik, który tu odwala robotę, jeśli chodzi o nagrywki, montaż. Adam, jak podsumowujesz mniej więcej już tutaj ten wyjazd i w ogóle wszystko? Dziękujemy Adam, to było super. Dobra, jest Eureka, wiem już, którym mamy teraz wracać i którym szliśmy dotychczas. Szliśmy stąd, tą trasą, tu jest Sucha Bela, przez okienkowy wodopad. Tutaj, tędy szliśmy cały czas. Idzie ten oso. Tutaj żeśmy doszli i teraz mamy wracać o tą drogą, hop, aż do parkingu z powrotem. W trasie powrotu natrafiliśmy na jakiś taki creepy domek i zobaczymy, czy coś tam się jakaś baba jaga kryje. Chodźcie. Nie, spoko. Dobra, moje podsumowanie było takie, że przeszliśmy tyle godzin drogi tylko po to, żeby zobaczyć drzewa wyżej położone niż te, co są na dole. Dobra. Ochrona delfinów. Jesteśmy uratowani, dotarliśmy na miejsce, nawet szybciej niż się spodziewaliśmy, bo... dwa godzina? Godzina jakoś no, zaszła, no myśleliśmy, że dwie albo ponad, a tu patrzymy, nagle jesteśmy, zejście, nie? Także do autka powolona akcja. I wracamy. Powolona akcja, nie? Więc będziemy minimum na 23, tak? No. Zajebiście. Nieśmieszny. Ani trochę. Dodaję posta na Instagrama. Rozpisałem się jak zawsze dużo. Ktoś mi kiedyś powiedział, że mam talent literacki, ja po prostu nie potrafię pisać krótko, ale jak piszę już obszernie, to piszę dosłownie wszystko, co mam do powiedzenia i są to takie naprawdę konkrety. Fajnie się to czyta, ma nadzieję. Więc dajcie znać, czy takie długie posty jak na Instagramie dodaję, czy na Facebooku nie są dla was zbyt długie, albo czy coś byście zmienili, bo ja osobiście nie. Piękny dzień, piękny weekend. Ej, w sumie to chyba dobry moment, żeby podsumować ten cały odcinek, prawda? Tak, no dawaj. Dobra, więc podsumowując cały ten wyjazd właśnie w tym miejscu, z takim zajebistym widokiem, lepszego miejsca sobie nie mogę wymarzyć. Więc dziękuję wam bardzo wszystkim za doping, za wiarę, za to, że dostraliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, suba, wszystko co tylko możecie. Daliśmy z siebie 200%, cały polski team. Każdy zawodnik sobie dał z siebie wszystko. I hat-trick jak dla mnie osobiście zdobyty mentalnie, trzeci raz z rzędu stanąłem na podium, jestem osobiście usatysfakcjonowany, a wygrana to stan umysłu. Tak więc psycha i serdecznie pozdrawiam, widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach.